Dobra. Kluczyk jest tutaj? Tak, a za drzwiami stoi młody i trzyma drzwi. Słuchaj, ja jadę, czy ty jedziesz? Czyli ja jadę? To pytanie brzmi, jakbyś chciał, żebym ja jechała. Nie, no pytam się, czy ja jadę, czy ty jedziesz? Ty jedziesz, bo ty jesteś od jazdy. No dobrze, ja mogę jechać. Tylko przypominam ci, że ja przed chwilą wypiłem malutkiego drineczka. A no to ja jadę, ty nie świruj bażanta. Ale po malutkim drineczku tak. Mogę jechać. Igor, zobacz co robi. Ty zejdź z tego samochodu, bo porysujesz sobie ubranie o niego. No to tyle. To Ewka jedzie wtedy. Oczywiście. Piłeczkę żeśmy mu nową kupili. Bierzemy pieska, bo jedziemy na gofry. A tam jest taki super lokalowy. Super... Tak, to są Meleksy, a my głupi samochodem jeździmy. No samochód masz za darmo, a Meleks, za Meleksa musisz płacić 6 zł za osobę. No to na 2 osoby się opłaca, ale rodziną nie w tej wewte. Ciągnią. Kto się smuci, ten jest smutas, a kto się kłóci, to jest kłótliwy. Jest bardzo kłótliwym człowiekiem. Ta osoba jest bardzo kłótliwym człowiekiem. Tasku, to wam wyjdzie. Ja ci dam tasku zaraz. Tasku. Ja ci dam tasku. Takiego mam gofra, a oni oczywiście jeszcze nie dostali. Ja dostałem bardzo szybko, nie wiem dlaczego. Czemu ja dostałem tak szybko? Ej, może to był jakiś z wczoraj. Może z wczoraj to był. Nie, dobrze. Była szyba i się zbyła. Oczywiście. Smakuje? Nie ma czasu spojrzeć gdzie indziej, ty. Tak wcina chłopak. Nie ma czasu gdzie indziej popatrzeć. To, co oni wyprawiają tutaj po tych gofrach, to jest niewyobrażalne normalnie. Nie wiesz, jak jadą ci dobre. Wiem. Wyobrażam sobie, że to jest przepyszne. A ja? Ja nie mam, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Kasia, bo się rozmyśliłeś. Cenę zrobił przy kasie. Bardzo. Kłamie. Nie. Zobacz. Zobacz. Cię. Wszystkie takie same, nie? No. Nie karmić, bo burger niezdrowy dla Finki, nie, to tylko państwo mogą jeść, oczywiście, że tak, a jak ona czuje dobre jedzenie, to od razu zobacz, jakie oczy ma wybałuszone. Bo ona jej daje tą wołowinę. Ale ja wiem, widzę przecież, ale zobacz, jakie oczy od razu do góry ma. No, pobudzona. No. Ewa mi tu podsuwa, ja nie jestem głodny, wiecie. Musisz ze mną zjeść na pół. Znacie mnie, wiecie, że ja nie jestem głodny. No, znają cię i ten brzuch jest przypadkowy. Ten brzuch to jest po napojach wysoko-oktanowych. Dobra, Donia, tu się nie chowa i zjadła. Zjadła, słuchajcie, takiego burgera z Pawłomir. Ja Ewie trochę pomogłem, bo... Ale najbardziej podziwiam młodego. Słuchajcie, młody wszamał całego burgera, a przed chwilą był na goferku z bitą śmietaną i z owocami. I gdzie mieści taka mała dusza? Wyskaka. Ale on wyskacze, tak. A pies jest pobudzony cały czas. Pies jest bez przerwy pobudzony, bo ona czuje mięsko, nie? Ona dostała do mnie takie trzy takie. No to ona ma pełen żołądek, to czego chcesz? Ona nie ma dna i dlatego. Nie masz dna, Wilka? Weź ją ze stołu. Nie jest na stole przecież. No dobra, słuchajcie, byliśmy w takim miejscu. Tak słabo tutaj, słuchajcie, jest z nagrywaniem. Kapitan Burger. Bardzo dobry, soczysty. Super, polecam. No. Finlandka. Finlandka przyjechała już. Oj. Finlandka przyjechała, tak. Po co się przebierać? Będziesz mógł polatać po nocach, bo... Tylko mi robisz wiochę. Nie, kolego. Żadną wiochę. Tutaj czwóreczka, pamiętacie, nie? Mamy kluczyk. Ty bądź cicho tam. I wchodzimy.
ciemno, światło zapalamy. Oj, to światło miało się zapalić. Pyk, pyk, pyk. Co to było? Co to było? Co to za szczur tutaj nas obszczekuje? Co? Co mówiłaś? Tyle mamy dzieci na niego. No, pobiegaj sobie z nimi i z braciszkiem, będzie fajnie. Teraz mamy już kolejny dzień. Wczoraj wieczorem, to co widzieliście przed chwilą, było wczoraj wieczorem to było, to żeśmy postanowili, Donia w zasadzie nas wyciągnęła. Ona ma niezwykły talent do wyciągania nas na miasto i zrobiliśmy gofry, a później oczywiście po tych gofrach oni wszyscy zjedli burgery, a ja to nie wiem, z Ewą na pół zjadłem, no dobra, chyba... Chyba było widać. A teraz mieliśmy, wczoraj uzgodniliśmy jeszcze wieczorem też, że mieliśmy jeść na śniadanie u rybaka, bo jeszcze nie byliśmy na śniadaniu, tylko na obiedzie. No ale wiecie jak to jest. Zanim wszyscy wstaną, to jest godzina, była w 9:30. No to Ewa mówi, dobra, to zjemy, tutaj mamy parę rzeczy na śniadanie, a na najwyżej pojedziemy na kolację do rybaka albo jakoś tak, nie? Lepiej na kolację, bo na śniadanie, nawet jutro, jakbyśmy na śniadanie sobie ubzdurali iść, to prawdopodobnie to mogłoby się źle skończyć i znowu byśmy nie poszli. Znowu Ewa mi tu dzwoni, znaczy dzwoni. Znowu Ewa mi mówi, że ma problem z oknem. Kot, no to znowu. No bym sobie paznokcia złamała. Masz. Znowu ci muszę pokazać, jak to się robi. Ja wiem, jak ty mi pokazać, tylko ja nie mam siły tam u góry trzymać. Bo ty za mało jesz, że ty nie masz. A ty chcesz otworzyć czy zamknąć? Ja chcę zamknąć. Bo tu jest coś zepsute, wiesz? Wiem, że tam jest zepsute, bo to nie wchodzi tak, jak powinno wejść. O, widzisz, ty jesteś, chłopie, niezbędny. Jestem niezbędny, proszę Państwa. Patrz, Igor, jak wystawił ojakaty. Mamy wystawkę ojakatów tutaj. Mamy. Wybieramy się szybko, bo już jest późna pora, ale miałem sprawę do załatwienia bardzo ważną. Donia, jedziesz z nami? No to Idziemy na nogach. Tak, właśnie, idziemy na nogach. Idziemy na latarnię morską i tam na ten domek do góry nogami. Zobaczymy, co tam się dzieje. Zobaczymy. Uważaj, ja znowu tyłem idę. Tak, tyłem idę. Idziemy tutaj na naleśniki. Nie chcę na leśniki, tylko na tą latarnię, bo to tutaj jest ładnie. I tam jest taki bazarek, można kupić nagle z lodówki. Dobrze, zobaczymy. Igorku, walnij, dawaj tutaj w kamerę. Ale tak, żeby było widać. Tak? Kopnij. No, nie za bardzo. Telefon, wiesz? No. Oj. To jest, moi Państwo, dom do góry nogami. I ciężko tutaj utrzymać równowagę, tak szczerze mówiąc. Czekaj, bo tu się kręci w głowie, co? No. O nie. On się rusza, ten dom? Nie, on się wrażenie sprawia, że się rusza. No właśnie. Bo jest postawiony pod skosem. Donia. Mam co przez okno widać. Co przez okno? Dobra, idziemy na górę. A tu? O, patrz, tam są zabawki na górze, Igor. No, tam mówili. Mówili, że jest... Troszkę tak. Troszkę jest szok. Zapraszam na górę. Na górze jest co grubsze poznania. Pani mówiła, że będzie ciekawiej na górze. Zobaczymy. Szkoda, że wy tego nie czujecie. To jest naprawdę dziwne uczucie. Dobra, wchodzić. Oj, ten lewizor. Dziwne, bo on jest pochylony i dlatego. Ale się trzymają, pa jak się trzymają. Jak tam, Igorku? Fajowsko? Ty, bo on się rusza. Ty. Nie rusza się. No a czuć, kurczę, takie wrażenie, no. Ale... Ale jaja. Skowi, żeby się nie zawrócił w głowie. Dacz. Ej, puśćmy go tu. Puśćcie chwileczkę. Nie, bo ona będzie ten.
dostanie ten zawrotów głowy. Dobra, idę do łazienki wziąć prysznic. Cicho. Igor, tutaj masz, możesz zrobić, możesz kupę zrobić tutaj. Co? Nie, no ja działa. To by woda musiała lecieć pod górę chyba, żeby to działało. No. Oj kurczę, ale leci się ty. Uff. Ale się tu leci. Dobra. Dobra, idę tutaj. Można sobie usiąść, śniadanko zjeść, proszę bardzo. No widzisz, a tu już są talerze dla nas. Są. I co? Jest środek ciężkości przełożony jakoś. Jakoś jest chyba. Oj, ty. Człowiek normalnie się zatrzymuje i leci. Dobra, Ewka. Trzymaj, ja ją teraz wezmę. Piesek nic nie wie, piesek chyba ma inaczej. Patrz, pies nie dostaje błędnika. Ale będziecie się przyzwyczaić, nie? Jo, już idzie się przyzwyczaić. No, no jak, nie? My jesteśmy mistrzami. Ludzie są mistrzami świata przyzwyczaić. Nie, nie. Przekręci. Co, mamka? Nie radzę. Nic. Dodatko z szotami. Z szotami nie. Bez szotów pobijane, to są. Słuchajcie, pobijanemu proszę tu nie wchodzić. Bo można puścić pawia. A jeszcze chciałem coś powiedzieć. Wczoraj sobie zrobiłem takiego... Cicho. Wczoraj sobie zrobiłem takiego drineczka. No nie wiem ile tam było. Z 50 była. Poszliśmy, zjedliśmy gofry, nie? To ile minęło? Może z pół godziny, nie? I tam taki alkomat był. Się wrzucało tam 5 zł. Rureczka wyskakiwała. Wnikłem i 0,11, słuchajcie. Ciągle pod wpływem. 0,11 miałem, to jest niemożliwe. Zobacz, to on wciska w ruch cały czas, ona nie ma siły się wydostać. Idziemy, bo tutaj jest nieciekawie. A jeszcze tutaj do parku miniatur możemy wejść sobie. No, możemy. No i teraz jeszcze mamy tutaj park miniatur. Ty. No właśnie. Tam jest jakiś film leci. Pewnie opisują może ten park miniatur, co to jest. No nic ciekawego w każdym razie dla mnie. Ciekawe, czy tu są jakieś ryby. Nie ma. Patrzyłaś? Brudna woda. Powiem wam tak. Wejście na te latarnie. Wejście na te latarnie, to jest park miniatur latarni morskich. Wejście i do tego domku kosztuje 55 zł i nie wiem, żebym drugi raz tutaj przyszedł, nie? Zrobiłem to tylko dla was, żebyście widzieli. I dla nas z ciekawości? Bo ja i dla nas no, z ciekawości trochę też. Ale czy warto? Czy warto 55 zł? Nie bardzo, bo ja słyszałem, że w tym domu można się pożygać. Ja takich odczuć raszczeń nie miałem, żebyś się pożygał. Troszeczkę błędnik tak zwariował. Troszeczkę tak bo lekko, pochylony. Bo nie jest pochylony właśnie. A jakby nie był pochylony? Nie bardzo kręciło. No, także to zależy kogo. Nie no. Też. Jego no, też. Mi się podobało. Finka nawet nie zrobiło wrażenia to na niej. Mały samochód, to jest dla dzieci, nie dla kogoś jaką takiego. Jaką frajdę mieli dorośli, to daj. Tak, frajdę. O, to ja sobie wezmę. O, tutaj. No, jak wypadnę, to... Jak tam, Igo? Fajnie. Spoko. On jest Budda, mówi. Jest Budda. Fajnie. On driftuje. No to nieźle mu idzie. Thank you.
recenzja. Co recenzja? Co ci mam zarecenzować? Fajne, niefajne, warte, niewarte. No warte, niewarte. Dla dzieci to warte. Dla Igora to warte. Ja to bym musiał taki młot, co tutaj widzieliśmy we Władysławowie. Nie? Młot. O, ja bym chciał taki młot. Chciałbyś? Tam nie wpuszczałem takich dzieci. Chciałbym. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze tutaj. Igor, skąd bierze kawałek tutaj? Tu jest latarnia. I tam chyba trzeba po schodach schodzić, nie? Raczej wchodzić. Znaczy właśnie. Do góry, no ładna wchodzić. Latarnia, zadbana bardzo. No. Maszynownia, chodź Igor, pójdziemy do tej maszynowni, zobaczysz co tam jest. Tam za mną jest spora kolejka. Zrezygnowaliśmy na wejście. Nie jest drogo. Kosztuje 10 zł normalny, 7 zł ulgowy. Ja bym mówić. Ale może przyjdziemy, może wieczorem, jak nie będzie ludzi. Albo w ogóle nie przyjdziemy. Nie, no weszłabym tam z ciekawości. No. Ty też? Żeby tyle ludu nie było, a zawsze wiesz, o tej godzinie to jest najwięcej ludzi, więc przyjdziemy sobie, no mamy tu bliziutko, pod wieczór. No, pod wieczór. Tylko nie piszę, czy z psami można. Można. Z naszymi. Schowamy go najwyżej do torby ją włoży. O, tu do torby ją Ewa włoży i spoko będzie. Albo ją zostawimy w domu po prostu, co tam. Wracamy. Wracamy. Zostawimy pieska i idziemy w długą na miasto. Na obiadek. Rybka. Fish and chips dzisiaj będzie. Tak myślę przynajmniej. No ryba, ja zobaczę, no, czy jest dobra, bo to wiesz. No ta sola Igora była dobra. Ja tam za rybami to nie przepadam, no ale coś tam zawsze się zje, nie? Z ryb najlepsza karkówka, oczywiście. Czekamy w aucie. No. A ty coś nazbierał tych. Nie rzucaj tak. Tutaj te wszystkie sprzęty to są tych, to są do użytku chyba wspólnego i to każdy tak rzuca, ale jak ktoś tak rzuca, to nie znaczy, że ty masz tak rzucać. Ty, ale nie wzięliśmy kluczyków, mama musi wejdzie. O, otwarte, dobra, fajnie. No, do tyłu ty wrzodzie mały. Do tyłu, przyjacielu. Aha, bo to mama przyjechała. Nie prowadzisz? Nie prowadzę. Przyjacielu, wysłego diabła. Bo ja piję od rana, to ja, a jak ja mogę prowadzić, jak ja wypiłem? Pójdę może do tej alkomatowni i zbadamy, zobaczymy ile mamy alkomatów sobie. No. No, idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Idą. Tutaj mamy. Tutaj ma. A ty tak idziesz tylko z niczym? Mama otwiera samochody. Kto się kłóci, ten jest. No. Spokojnie. Kłótliwy. Cześć, pojedziesz? Czy ja mam jechać? Ale ładnie pachniesz. Ale to nasza mamusia ładnie pachnie. No niewyobrażalnie to jest. Taki ładny zapach, żeby mieć. Ciao. Ja chcę solę, filet soli. Nie wiem, jaki to jest numer, tak? 6. Filet soli, frytki i zestaw surówek. Dobrze, i będzie rosół z makaronem. Tutaj macie taką pozycję. Takie tutaj są dania. Co tu pisze? Pokaż. Porwi się na nieznane. Nie widzę. Mam na ciebie pierścionek. Tęskniłem. A to? Tu co pisze? A. Teraz ty otwieraj. Co zamówiłaś? Placek po węgiersku. Ja tu otworzę za to. Wiem, że miała być ryba, ale jednak zobaczyłam w parcie tę kompozycję, którą bardzo lubię i sprawdzę, czy czasami się im nie zepsuł. Rozumiem. Ja zamówiłem solę, ale nie, pani nie pytała, bo tu są dwie sole. 8 i 10 zł. Bo ta druga jest z sosem. I nie wiem, którą mi da. Ja mam
Ja mam napój, a wszyscy mają zupy. Zobaczcie, jak polecieli. Donia, ty se flaki wzięłaś? Flaki z pieczywem. Flaki nie będą dobre chyba. A ty? Żurek? Ja mam żurek. Wygląda ładnie. Tylko nie ma tej białej kiełbasy, która w słonecznej jest. Jest pokrojona. Tej dużej, ale wiem, ale tam jest i pokrojona, i duża, nie? Ja ci powiem, czy jest dobry. A tu? Ja ci zaraz żurek? Powiem, czy jest dobry. Ja będę... Dobry, to? Ja będę testował od wszystkich teraz. Poczekaj. Ja zrobię troszkę wioski zrobię i będę próbował po wszystkich. Czy Donia... To nie jest wioska. Ja wiem. Jesteśmy rodziną, od obcych nie jesz. Słuchajcie, flaki bardzo dobre. Nawet bym powiedział, że porównywalne z tym, co Ewa robi. Ha. Bardzo dobre, naprawdę. Żurek teraz. Bardzo dobry żurek. Żurek bardzo dobry też. Dobra, zjesz, bo ja na pół go z tobą zamówiłam. Bo ja później nie zjadłam. Żurek bardzo dobry. Porównywalny z tym, co jest w słonecznej, ale mi się wydaje, że tam jest ciut lepszy. Ale jakbym miał wybierać, no to jest... Bogatszy. Tamten trochę tak, bogatszy jest. Tutaj jest tylko kiełbaska pokrojona, a tam jeszcze jednak kawałek tej białej było, nie? A rosołek... Szczersza porcja. Rosołek jak to rosołek, wszędzie dobry. Igorku, proszę żurek spróbuj mój. Rosołek wszędzie dobry, także dobry też, wiesz? Później wam powiemy, gdzie to jest w ogóle. I jeśli chodzi o obsługę, no to tak troszkę nie za bardzo. Nie za mocne bardzo. Dwa. No, bo tutaj zanim nam wzięli to wszystko, co tutaj przysiedliśmy. A tutaj siedliśmy przy tym stoliku ze względu na to, że tutaj jest ten ogrzewacz i Ewa mówiła, że by jej było ciepło, no to siadamy tutaj. I tak, no. I co jeszcze miałem powiedzieć? Ja już nie chcę, ty jedz. Jeszcze, bo ja nie zjem całego. No to pobrali i nie zjedzą całego, widzicie? No bo my z myślą o tobie też. Jasne. Dobra, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, i ceny prawdopodobnie są największe ze wszystkich, co żeśmy do tej pory zapłacili chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. To jest moja sola z frytkami i zestawem surówek. Potężne porcje dają. Ja im nie chciałem nic mówić, żeby wcześniej nie zamawiały tych zup, ale wiecie jak to przepadzisty człowiek jest, to zamawia, nie? Tu jest Igorka nuggetsy z tymi, z frytkami. Tu Donia, co to jest twoje? To jest pierś skoczka grillowana z masłem czosnkowym. No właśnie. A Ewa wzięła sobie... Placek po węgiersku. Placek po węgiersku, ale mówi niepotrzebnie, bo ktoś tam napisał w komentarzu, że jest dobry gdzie indziej, nie? No, to może za późno, to może innym razem. Jasne, że możesz. No dobrze, to konsumujemy wtedy. No. Założył swoją, a jego została. Bo czemu mnie wydałeś, gdzie zaciepiałka zrobił? To nie zaskoczy. Smażalnia rybitwa to jest. Moi drodzy, i zaraz wam opowiem o niej coś nieco. Wyreguluj sobie. Już wam powiem. Ewa teraz recenzję na świeżo. Mówi, że na świeżo. Mówi, weź do domku zajedziemy. Trochę pochodzili po tych tam butikach, ale to. Nie idź w tę stronę. Ale tam jest bardzo taki hałas i tutaj przyjechaliśmy i Ewa wam wszystko opowie, co to było. Powiem wam. Tam w tym barze, co dałeś znać, jaki to bar, nie? No. Zamówiłam placek po węgiersku, który był super dobry, chrupiący, bajka. Duże kawałki mięsa, sos, surówki, pyszne. Donia zamówiła pierś, mówisz sobie, że była ciut przysłona i ziemniaki były ciut twarde pieczone. Sławek miał solę i mówił, że jest bardzo dobra, nie? Dobra, z frytkami? Z frytkami i surówką, tak, z zestawem surówek. Igor miał nuggetsy z frytkami, no to wiadomo, że są dobre. Ale jeszcze co chciałam powiedzieć, zamówiliśmy trzy zupy, rosół, żurek i flaki do niej zamówiła. I wszystkie były takie jak moje. Przepyszne, aromatyczne, nieoszczędzane było na produktach. Flaki były pełniuśkie flaków. Żur był pełen kiełbasy, jajko całe. Naprawdę nieżałowane porcje ze śmietaną, z majerankiem. Bardzo dobre. 10 na 10 daje. Tak, ja. 10 na 10. Obsługa jest troszkę gorsza niż u rybaka. Takie mocne dwa. Ale takie, ale... To nie ma się co tam przyczepiać, no to wiadomo, różnie ludzie podchodzą do obsługi.
I co? Aha, cena, myślałem, że tam, bo tam ta pani nabijała, mówi tak 230, 240, 200, tam mówię, aż tyle by to było wszystko, ale przyniosła rachunek tam 170, tam chyba 1 zł, no, nie? Za 3 zupy i 4 drugie dania. I powiem wam, mogłam nie zamawiać w ogóle tego placka, bo ja gdybym zjadła sama ten żurek, to ja bym się tak najadła. No. Naprawdę, czy do niej te flaki z pieczywem, nie potrzeba drugiego dania. Dlatego tak sobie myślę, dlaczego ludzie tam zupy zamawiają i tylko placki po węgiersku wynosili. Może to był, wiecie, dobry strzał, że ja zamówiłam i to było naprawdę dobre, może reszta nie jest tak dobra, aczkolwiek sola była smaczna. Tak czy inaczej, dobre. Że najedliśmy się tak bardzo, że nikt nie zjadł wszystkiego. Nikt no, takie zjadł. Porcje. Każdy coś tam zostawił. Ja się przeraziłam, a ona mówi, no takie duże porcje dajemy. No. Przepysznie i naprawdę nie bierzcie dwóch dań. Nie. Broń Boże, nie dwa dania. Jedziemy do Dumku teraz. A później to nie wiem, co będzie później. Tu jest big problem, chodzą wszyscy. Przejedzie. Co tak będą chodzić? Nasze dzieci powiedzą wam zaraz, co trzeba robić, żeby być twardzielem. Jeść słuchamy. Cegły na obiad, śrubki na śniadanie, popijać błotę, masz spać w lesie, jeść się siekierą. Golić się siekierą, tak. Ale najlepsze to jest to popijać błotem. A peeling. Chodźcie na kolację. Peeling też z błota, tak, no właśnie. To jesteś twardzielem? Robiłaś peeling z błota kiedyś sobie? Nie. Nie, to dla takich... Prawdziwy twardziel idzie do lasu to dla młodej cery jeszcze nie. Kąpie się w rzece. No. Albo w sunnej wodzie w morzu. I zamiast mydła używa liści. No, dobrze, to już... Ściera się? To już wiecie wszystko. Nie, papierem ściernym. Podciera się ręką. Podciera się ręką, tak. Papierem ściernym. A strana samochodu. Ten wiatr tego babinka. No. Tom wieje. Te już wieje. Jak to nie finka jest? Napisz finka, otwórz. Łykamy wiatr. Łykaj. A wiecie, że można tutaj nad morzem kupić taką puszkę oryginalnie zapakowaną? Oryginalnie puszka zapakowana i pisze morskie powietrze. Za 10 zł. Można? Można biznes zrobić na powietrzu? Jak najbardziej. Czemu nie? Czemu nie? Otwórzcie trochę, bo tu zaduch jest, tak uchył, trzeba zrobić jakiś. No. A ona niech sobie wyjdzie. Ona wiecie, ona jest taka, jak my przyjdziemy podekscytowana, że ona nawet nie wychodzi. Ona nawet nie wychodzi. Żałuję, że ci tego nie. No właśnie. A ty co bierzesz już te pady? Bierzesz? To nie bierz padów, bo teraz robimy zupełnie co innego.